Zejdźmy na dół. I oczywiście japoneczki sportowe. Polecam. Tylko tyle. Tyle bym wyczytałem. Kurde, co tu się dzieje? Kurwa, ale tam pierdziela deszcz. Jedziemy na wycieczkę go-kartem. Nie, tym Belexem. Nie, tak to się nazywa. Spalinowym. Na kanale Przez Świat w Japonkach. Właśnie wypływamy z Cancun i płyniemy na Isla Mujeres. Od razu zaznaczam, że jakość wideo będzie słaba, bo jak wiecie, już telefon mi ukradli. Tak więc coś ponagrywam, ale nie wiem, jak to jeszcze będzie dokładnie. Tak więc zapraszam do odcinka. Płyniemy, a kapitan zaczął grać. Włączył autopilot. Brawo za kapitana. Będzie już śpiewać. Na Isla Mujeres, Wyspa Kobiet. Jesteśmy na już na wyspie. 20 minut trwała podróż. Idziemy teraz do hotelu. W sumie nie mamy żadnego zabukowanego, ale liczymy na farta, że się uda nam po prostu wejść gdzieś tak po prostu do jakiegoś fajnego hotelu i zabukujemy z recepcji po prostu. To jest dużo wolnych, także zobaczymy. Może się uda. Idziemy. Popularnych meleksów spalinowych. Nie wiem, czy to jest na wypożyczenie, czy tutaj zobaczymy. Może też sobie takie coś wypożyczymy. No, także samochodów trochę mniej, a więcej meleksów. I skuterków też. No tutaj no, widzę, że pary sobie jeżdżą, także na pewno jest do wypożyczenia. No. Dobrze, fajnie, dobrze wiedzieć. Kinowani w hotelu już, znaleźliśmy sobie fajny hotelik. Za noc zapłaciliśmy $110 za noc, czyli na połowę, no to wiadomo, tanio wychodzi w miarę. No i co, i widoczki mamy takie. Idziemy za miasto, coś ponagrywamy. Jak nie dzisiaj, to jutro coś ponagrywam, bo dzisiaj trochę już się chyba ściemi za chwilę. No, także zobaczymy, co tutaj wyspa oferuje. I co? I tyle. No, już jest w sumie zachód słońca, już po zachodzie słońca jest. Idziemy na miasto, słuchajcie. I ja myślę, że ten odcinek będzie taki sparł z kilku dni, no bo wiadomo, nie da się po prostu cały czas nagrywać telefonem, więc jak będzie gorąco, pewnie też się dobrze nie nagram. Będzie ten odcinek z kilku dni po prostu połączony, także będzie taki trochę misz-masz, no ale zawsze lepsze to niż nic, nie? Dobra, lecimy. Wygląda jedna z takich busy bardzo uliczek, takich, gdzie są jakieś stragany, restauracje. Nie ma tutaj za dużo w tej dzielnicy, no ale no, tu bardziej na chill wszyscy nie przyjeżdżają, nie clubbing, bo tutaj raczej chyba klubów jest, jak już są kluby, to przy plaży, nie? Ale to tam jeszcze zobaczymy, to jeszcze zobaczymy. Na razie nie będę tu zgadywał. Idziemy dalej zobaczyć, co tutaj jeszcze się wydarzy. Jakaś restauracyjka, nie? No, ale najpierw. Właśnie o to chodzi, żeby tu za dużo się nie działo. Tutaj bardziej przyjechaliśmy to chillować i jeść. Ewentualnie snurkować jeszcze. W basenie trochę się popluskać, bo będąc 3 tygodnie i jeszcze nie ani razu się nie wykąpać nigdzie, no to jest trochę tylko w cenocie. To jest mijanie się z celem. Restauracyjek to jest sporo dosyć. Jedna taka najbardziej chyba oblegana ulica.
nigdzie jest pusto, nie? Całkowicie. W dniu kolejnym, jak już mówiłem, ten odcinek będzie złożony z kilku dni. No i tak jak widzicie, pogoda nie dopisała niestety. Dzisiaj i jutro ma padać, więc nie wiem, czy coś w ogóle mi się uda nagrać. Nie wiem, spróbuję gdzieś pojechać, ale kurczę, naprawdę nie wiem, co tutaj robić w takiej pogodzie. Skuter na pewno odpada. Jedyne co, to ten właśnie golf kart. Golf kart chyba idę zobaczyć, po ile tutaj są. I ewentualnie to, ale to też nie wiadomo, będę mokry, jak będę jechał, nie? Także zobaczymy, no kurde. Pech to pech. Za 3 dni dopiero będzie słońce. Za 2 dni. A my będziemy już wracać w sumie do Cancun, tak? Nie wiem, nie wiem. Dobra, pomyślę coś i zaraz będę nagrywał. No, słuchajcie, poszedłem się przebrać. Długi rękaw, taki cienki, żeby nie wiało. I no i będziemy brać te właśnie tutaj, tak jak widzicie, golf kart to się nazywa. Wynegocjowałem cenę za 1300, normalnie są 1500 pesos, ale wynegocjowałem za 1300 na całe 24 godziny. Tak więc trochę pojeździmy, wiadomo, już zaczyna znowu padać, kurde, pogoda się niby polepszyła, ale za chwilę się pogarsza. Także no nie ma co czekać na dobrą pogodę, po prostu trzeba coś robić. No i coś ponagrywać po prostu, nie? Nie wiem, czy się uda. Mam nadzieję, że się uda. Także lecimy z tym Isla Mujeres. Look at food. Tu, tak? Okay, here. Mm-hmm. And you can drive all around. Any food market? It's over here. This is in the downtown. Oh, we went this. This is the downtown. Yeah. Okay. It's this, but bigger. Yeah, okay. We visited that. But what about that area? Is there? There is no. There's like just town. Food market. Living. Just like. With water. Uh-huh. Just go slowly through there. Yeah, yeah, okay. Because if the engine gets wet, it's going to be sunny, huh? My jedziemy właśnie tutaj golfkartem. Proszę bardzo. No i co, powolutku, znaczy będziemy szybciej jechać. Teraz tylko do nagrywania. Do nagrywania tylko tak powolutku jadę. A zaraz będzie okej. Okay. Także tak jedziemy. Sprzętem. Maksymalna prędkość chyba 30 km. Tutaj są ludzie. No tak więc, no spoko ta, spoko ta maszynka do pojeżdżenia na tej małej wyspie. Szkoda, że nie ma kierunkowskazów tylko, nie? To byłoby zajebiście. No, także tu skręcamy. W automacie wszystko, także no. Dojeżdżamy do cypelku tutaj takiego na Isla Mujeres. Ja może kogoś zabierzemy jeszcze jak, to, będziemy kasować ludzi za ten, za podwózkę jak coś, nie? Dobra, pierwszy przystanek. Z nami nasza maszyna. Idziemy zobaczyć do delfinarium. Nie wiem, czy tutaj będzie w miarę dobra cena, to wejdziemy. No coś trzeba, jakiś kontent trzeba znaleźć do tego odcinka. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Idziemy. Dobra, byliśmy w tym dolfinarium i się okazało, że już za późno dzisiaj. No i trzeba też zapłacić 110 dolców za przebywanie z delfinem. Nie można sobie po prostu ponagrywać z zewnątrz. Więc jedziemy dalej. Może jutro tu przyjedziemy, jak będzie normalnie czynne już, bo to dzisiaj ostatnia sesja jest, więc już nie można. A może jutro się uda te delfiny zrobić? No, nie wiem. Zobaczymy. Póki co jedziemy dalej. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Secret spot jakiś. Drugi przystanek. Idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Nie wiem, czy nas spuszczą. No, wiadomo, pogoda nie dopisuje, więc widoczków nie będzie za dużo tutaj. Hello, hola.
A czyli jakaś restauracja z pomostkiem. Hola. Hola. Is it open, nie? Open? Open? Yes, but only the restaurant. Only the restaurant. Yes. What else? What normally is open else? Well, we have the beach area and the beach pools. Area. Ah, okay. Mm-hmm. But right now the only place that we have available is inside. Okay. So we can't go there. Well, you can go, but the service is only inside. Okay, cool. Okay. Okay, let's go there first and then we can come back. Okay. Gracias. O, co macie tutaj taką restauracyjkę. Nazywa się Secret Spot. I tutaj macie basen, tu chyba jest jakiś hotel może, czy nie? Nie wiem. Ale szkoda, że nie można używać, nie? O, ładna miejscówka. Tam macie Cancun z tamtej strony już. No wiadomo, Cancun nie jest daleko, z 10 km chyba od Isla Mujeres. I tu macie pomostek, jakiś plaża prywatna, który nie można używać i kurde, też huśtawki, które też nie można używać, no. No szkoda, nie wiem dlaczego, pewnie z powodu pogody, no nie wiem. Idziemy na pomostek, tu jakaś pani płynie sobie. Dobra, idziemy zobaczyć tam na sam koniec teraz. Pani sobie pływa dalej. Tak, to z tego pomostku widać wszystko. Jak to wygląda, tam jest restauracyjka. Tu jakieś hamaki są, może sobie w wodzie. Gdyby była ładna pogoda, to może byłoby w tych hamaczkach sobie posiedzieć. Tutaj huśtawka jakaś. Też fajne foteczki instagramowe mogłyby wyjść. No ale pogody nie ma. Co prawda już nie pada. Ale... No nie pada, ale kurczę, no... Ty nie jesteś pogoda na pływanie czy coś tam. Jakieś wodne sporty. Rekreacje. Dobra, weszliśmy do kolejnego, mamy kolejny przystanek. Miejsce nazywa się Ice Bar, czyli taki bar i restauracja. Tutaj jakieś właśnie peeling rybkowy. Bo peeling tutaj robią. No już kiedyś tego używałem, także nawet w Tajlandii było na waterfalls, na wodospadach było naturalne. Tak więc tego nie potrzebuję. No, wchodzimy. Ice Bar Mexico. No i co tu się dzieje? O, tu jest nawet bufet, zobacz. O, tu bufecik. Zobacz, bufecik tu jest, Adam. A czekajcie, zaraz muszę przetrzeć tą soczewkę. No, dobra, tutaj jesteśmy w tym Ice Barze. Wiecie, takie macie bufet za 230 pesos. Wygląda to dobrze, ale nie jesteśmy jeszcze głodni, tak więc nie wiem, czy to zostaniemy. Tutaj macie kolejne. Tutaj macie jeszcze jakiś grill. O, tu masz jeszcze coś. O, okej. Okay. A tu jest pusto. Okej, okay, tu jest pusto jeszcze. Jeszcze za wcześnie, tutaj. Oni to by dopiero myją tutaj te grille. Będzie później grill. Że tu chyba na razie nie zostaniemy, no bo trzeba pojeździć troszkę po tej wyspie. Idziemy ewentualnie zobaczyć, co tutaj jest jeszcze. O, kolejny pomost. To jest wszystko na tym cypelku, na zachodniej części wyspy, nie? No i tu macie tą część od tego ice baru. Tu macie jakiś drugi klub jeszcze. Tak to wygląda z zewnątrz. Całkiem spokojnie. Całkiem spoko, chciałem powiedzieć. To jest jakiś kolejny bar. O! Dobra muza tu jest. Już mi się to podoba. Kurczę, warto by tu było przejechać wieczorkiem. Chyba zrobimy pewnie. Dobra, dowiedziałem się już, że tutaj imprezy nie ma żadnej. Znaczy teraz, jak ktoś ma ochotę tańczyć, to teraz tańczy. A impreza się kończy, której nie ma, w sumie kończy się o 7. Że... Nuda. W ogóle ludzi nie ma, więc to za impreza, bez ludzi. Ale kończy się o 7, o 19 wieczorem. No. To jest najważniejsze. Trochę przynudzają tutaj na tej wyspie. No nic, idziemy dalej na
coś dalej ponagrywać w innym miejscu. No to, że widzicie, ice bar wygląda tutaj tak, takie pudło. Wchodzisz tam, marzniesz i pijesz drinki. Za 18 dolarów macie dwa drinki i shota. Także tak to wygląda, z zewnątrz ten ice bar. A jakieś kocyki dostajecie. No my to nie wchodzimy. Jesteśmy do Punta Sur, dojeżdżamy, to jest koniec wyspy już. To jest koniec wyspy. Pokonaliśmy jakieś 8,5 km. Mniej więcej. Nie wiem, tak na oko strzelam. Dojeżdżamy, zaparkujemy. I dobrze, zobacz. A to jest chyba to, tak? Tylko. Taka buta. Budka. A i Cancun tam. A i Cancun z daleka tam. Akurat taki wiesz, fajny. No tam macie Cancun Hotel Zone, nie? Bardzo ładnie to wszystko widać, można zbliżenie zrobić. Mój zoom w tym samym telefonie nie jest dobry, ale no coś widać. Chyba dzisiaj nie będzie padać, tak wygląda, co? Dobra, idziemy zobaczyć. Jesteśmy właśnie w jakimś punkcie widokowym na końcu wyspy. Tak jak widzicie za mną. Nie wiem co to tam jest. Chyba wygląda jak jakiś, nie wiem, zipline, ale no raczej nie sądzę. Idę się dowiedzieć, kurde, ale nie wiem co to, gdzie. Myślałem, że po prostu sobie można wejść, ale okazuje się, że też jest za późno już. I tutaj jest snorkling, kajaki, snorkling i coś tam jeszcze za 69 dolarów. Także może uda, jak będzie ładna pogoda, to uda mi się może zrobić to jutro albo pojutrze. Nie będę się tutaj już wchodzić, no bo nie wiem, zamknięte jest po prostu za późno, już jest godzina 17. Więc sorry, no ale to będzie w kolejnej części odcinka. Pewnie odcinek będzie trochę dłuższy może, albo nie wiem, zobaczymy, podzielę go może na dwa kawałki. Bo jak tyle takich bezsensownych nagrań jest, to zobaczę, coś powycinam. A jak nie, to może uda mi się coś nagrać. Nie obiecuję, no po prostu niestety jest tak jak jest, jest pogoda kiepska. Ciężko coś sobie zorganizować w takiej pogodzie. No i tak to właśnie wychodzi. A to jest ulica do centrum. I kolejny przystanek. Dojechaliśmy do samego koniuszka wyspy. Tutaj macie jakąś... Co to jest? Przetłumaczcie sobie. Przeczytałem gdzieś tam na tej tabliczce, to jest jakaś bogini tęczowa Majów, bogini płodności, młodości, miłości, jakiś tam pierdół. Tak ona wygląda. Nie wiem, jakąś ofiarę składa, nie wiem o co chodzi. Nie czytuję się już tam, nie czytałem się w Google, tylko to co tam jest przeczytałem tutaj, przetłumaczyłem sobie, także tyle wiem. Boginia tęczowa Majów. Karibę jakieś tam, coś tam. Nie wiem, co myślałem, że ona się kłania temu, ona robi zdjęcie. Ten fartuch już mi nie jest potrzebny, bo już przestało padać. Chyba nie zamierza padać już dzisiaj, no ale chodzimy jeszcze trochę, żeby było śmiesznie. A tutaj mamy jaszczurkę. Iguana. Iguana? Tak, iguana. A zaraz przeczytamy sobie co tam jest. Jak widzicie, zaraz przytłumaczymy. No i tak ładnie się prezentuje iguana. No już się dowiedziałem, przetłumaczyłem sobie tam. I to jest iguana, ikona regionu po prostu. Najbardziej reprezentacyjny gatunek tutaj od 15 lat. Tak więc dlatego jest tutaj jako pomnik. Tylko tyle. Tyle wyczytałem. Kurde, co tu się dzieje? A tutaj macie za mną te skarby, nie? Tak to wygląda tutaj. Będzie fajnie na fana ta będzie miniaturka, nie? Nie wiem czy mnie słychać w ogóle, bo jest wiatr. A tam jest chyba koniec wyspy, zobaczcie. Tam jest chyba ponoć ta pseudo latarnia. Troszkę mi to przypomina tutaj no gdzie byśmy na Korwali, Devon, takie, no tak troszkę podobnie to jest bardzo. Korwalia,
Land's End ktoś był. Bardzo podobnie to jest, taki klimacik jest. Muszę powiedzieć, no, te takie murki. To, że jest po hiszpańsku, jest tam. Okazało się, że latarnia morska była tam, gdzie byliśmy, kurde, igłany. Jakaś taka niedokończona, czy nie działająca, no nie. Powinna działać w zasadzie. To tak wygląda dziwnie. W dziwnym stanie jest po prostu. Idziemy teraz na sam cypelek wyspy. Tu macie z drugiej strony teraz. Tak to ładnie wygląda. Fale niesamowite. To, co możecie spotkać na samym końcu właśnie wyspy. Taki chodnik. Tam można zejść na dół prawdopodobnie. I iść tym właśnie chodnikiem. Spróbuję tam wejść. Zejść, znaczy się. A tutaj macie jakieś ruiny. Nie wiem, co to jest. Zależy tam. Idziemy troszkę bliżej. Zobaczymy, co tam jest. Także widzimy tylko tutaj same ruiny. Nie można tu wchodzić. Takie coś, nie za dużo. Troszkę kamieni i tyle. A tutaj mamy kolejne jakieś zejścia, jakieś chodniki. O, i ciekawy widoczek z zeszczykiem emocji. A tak to wygląda tutaj. Od samego końca. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Zobaczcie, kolejne chodniki. Dobra, i schodzimy na dół. I oczywiście japoneczki sportowe. Polecam. W takie różne właśnie eskapady. Zejście niżej. Tam jeszcze jest jakieś wejście. O. Pewnie wieje, nie będzie mnie słychać, więc nic nie mówię. Zajebiście. Tutaj można gdzieś przejść. O, pewnie Adama tu spotkam, bo to jest przejście takie na drugą stronę tych skał. O, ale ciekawe, no. Zobaczcie, możemy sobie tutaj przejść. Ciekawe, no. Tak, tam żeśmy zeszli. Kurde, mamy labirynt. Dobra, idziemy z powrotem tutaj. Przyszliśmy właśnie stamtąd, z tego tuneliku. Idziemy w tą stronę. I tutaj, co się dzieje? Telefon nie spadł, ale wtedy to się wkurza całkowicie. Nie, nie spadł. A więc z tej strony, wow. Pewnie tego tak na wideo nie zobaczycie, ale jest kochany. Idziemy w dół, idziemy schodami. No tutaj już trochę sięga fala, takie może, jak może jak się dobrze przyjrzycie. I trzeba będzie uważać. Uhu! Oj, tutaj będzie ostro. Tu trzeba uważać, żeby nie zmyło nas. No dobra, dobra, okej, okay, przejdę. Szybko. Dobra, kurde, masakra. Opowiem wam, że jest tutaj całkiem sympatycznie. Te fale troszkę przerażają, jak się kurde obijają o te chodniki. Ale jest zajebiście ogólnie. Zobaczcie to. Tutaj chyba będzie troszkę ryzykowne przechodzenie. Tu się coś zerwało. Ale nie wiem, spróbuję. Jak się zarwie, no to po mnie. Dobra, przyszedłem jakoś. Ale lipa. Dobra. O, dobra, żeby tylko ta fala mnie tu nie zmyła. Zajebiście to zrobili, naprawdę. Tu wyjdzie fajna poteczka, kurczę, no, tam gdzie ten koleś stoi. Dobra, czekaj. Dobra, doszedłem tam do końca, tam już w sumie nic nie było. Były schody do góry, także wracam się tą samą drogą. I zobaczcie, tutaj kurde te fale, to naprawdę. No jest trochę strach, jak tak jaka większa fala, co mi podmyje nogi, to jest strach, że kurczę, można się wywrócić. No, ale jest ok. Wracamy do góry.
jeszcze wam pokażę z tej strony kamery, jak to wygląda. No i tak tutaj, tu już przechodziliśmy, będziemy jeszcze raz to przechodzić, te zarwany mostek. No i idziemy tam gdzie Adam. Idziemy tam i do góry z powrotem. Dobra, smykamy. Pokazać, jest tabliczka i jest tutaj zapisane, że to jest właśnie najbardziej wysunięty punkt w Meksyku na wschód. No i tutaj jak przyjdziecie bardzo wcześnie rano, no to jako pierwsi zobaczycie słońce w Meksyku, tak to jest mniej więcej napisane. Także jakby ktoś miał ochotę, to przyjść tutaj bardzo wcześnie rano, nie wiem, o 5, o której tam słońce staje tutaj, nie wiem, i będziecie jako będziecie pierwszą osobą, która zobaczy wschód w Meksyku. Tyle. Dobra, wychodzimy stąd. Zbudowaliśmy największą wieżyczkę z kamieni. Zawsze się zastanawiałem, po co to się buduje. No ale jak wszyscy, to wszyscy, nie? Wszyscy budujemy. Dobra, wyszliśmy już z tego rezerwatu. Punta Sur to się nazywało, jakoś tak. Wracamy do naszego golfa, do naszego golf kartu. Jedziemy w stronę miasta i w stronę domu. Jeśli coś jeszcze będzie, to nagram. Jeśli nie, to zobaczycie jutrzejszy dzień w tym odcinku. Także jedziemy.